Dzień dobry Państwu, właśnie jestem na spacerze, tutaj właśnie, to jest tak, między Orłowem a Sopotem, na górce, tam jak się schodzi od centrum handlowego Klif w Orłowie, to można trafić na bardzo ciekawe miejsce i co ciekawe, nikt nawet o tym nie wie, ale to jest właśnie miejsce mocy, tak? Tylko ono z uwagi na swoją specyfikę jeszcze nie zostało uznane jako miejsce mocy również, ale intuicja ludzka podpowiedziała tą budowę tej wieży właśnie, która bardzo specyficzny ma wygląd, tak? I takie spiralne schody, po prostu podświadomie ludzie wiedzieli, że jest właśnie tutaj miejsce mocy, tak? Tak samo jak węsiory, kamienne kręgi na przykład, gdzie są wspaniałe takie energie, które regenerują, czy Odry na przykład. No Święta Góra też w Gdyni, tylko blisko aglomeracji miejskiej, ale to jest też miejsce mocy również oczywiście Święta Góra. I tych miejsc mocy jest dosyć sporo, gdyby tak popatrzeć, w ogóle takie miejsca, które właśnie energetyzują, ale to jest miejsce bardzo specyficzne, bo żeby się doładować, trzeba być po prostu no, ileś tam metrów nad ziemią, czyli po prostu wejść na szczyt wieży i dopiero wtedy doładujesz się tą energią tego miejsca, a wieża ma spiralne schody, po prostu są tak zwanym po prostu portalem, który po prostu zasysa właśnie tą energię tego właśnie miejsca mocy. Właśnie ta wieża jest specjalnie tam, mimo że technicznie była wymyślona w sposób analityczny, ale podświadomie każdy wiedział, że buduje obiekt, który po prostu ma jakby doładowywać specjalną energią nasze czakramy oczywiście. Czyli taki jakby obiekt, który po prostu koncentruje energię na samym szczycie, tarasie widokowym tej wieży. Jest koncentrowana energia właśnie zasysana właśnie przez te właśnie spiralne schody, tak? Ja potem tą wieżę pokażę oczywiście. Nazwałem ją tak, no, bo lubię Tolkiena oczywiście, tak, Isengardem. Także o węsiorach może ktoś tam wie, o Odrach, o różnych miejscach, czy nawet Kraków, czakram wawelski. Ale to miejsce jest też czakramem, tylko żeby on funkcjonował, trzeba właśnie wybudować tą wieżę, która zasysa właśnie energię, właśnie, która jest no, bardzo duża, bardzo potężna, ale dopiero odczuwalna na szczycie wieży, tak? I teraz to ciekawe, tutaj znajduje się portal do rzeczywistości równoległej, alternatywnej, bardzo podobnej do rzeczywistości Tolkiena oczywiście, którą opisał Tolkien. A wiadomo, że jak coś się wymyśla, czy to jest fantastyka, to nie jest fantastyka, bo inaczej by człowiek nie był w stanie wymyślić, gdyby gdzieś tam w równoległym wymiarze na przykład nie istniało również to Śródziemie, które opisywał Tolkien, czyli ten Sauron, ten Mordor, i ta groźba, powiedzmy, ten pierścień władzy są rzeczami, które naprawdę istniały, bo inaczej by tego człowiek nie wymyślił, tak? Nie ma czegoś takiego jak fantastyka, tylko jest po prostu jakby przekaz mediumistyczny z alternatywnych światów, o tym trzeba pamiętać, bo tych rzeczywistości równoległych, alternatywnych jest multum. I są takie rzeczywistości identyczne właśnie jak opisane przez Tolkiena Śródziemie. A tutaj mamy portal właśnie do też równoległej rzeczywistości. Mi się udało akurat utrafić, no ale po prostu w ogóle przejść przez te wrota międzywymiarowe, to jest praktycznie jak trafić do totolotka, tak? Tylko co ciekawe, opowiem, no gdzie? No on jest po prostu ruchomy. To się pojawia tak na świetlista poświata, specjalna taka jakby szczelina, która zaczyna wibrować i świecić bardzo intensywnym światłem i to w bardzo różnych kolorach. One mogą się też zmieniać te kolory i to jest taka świetlista poświata, która umożliwia przejście do alternatywnej rzeczywistości, czyli równoległego właśnie wymiaru, tak? I teraz mi się udało tam utrafić, tylko że powrót tutaj do takiej rzeczywistości no, czysto analitycznej, technicznej, ta wieża jest też nadajnikiem komórkowym oczywiście również, no wiadomo, że przejście stamtąd jest bardzo proste, bo tam są specjaliści, którzy po prostu znają temat wielowymiarowości rzeczywistości na przykład i oni po prostu mogą ustalić, mają po prostu takie techniki, specjalne takie kule magiczne, tam są czarodzieje po prostu, którzy po prostu ci znajdą, jak masz wrócić do swojej rzeczywistości, tak, jeśli tam trafisz. Ale jeśli jakiś elf na przykład, albo krasnolud, który inaczej wygląda jak człowiek, tutaj trafi, no to niestety poddadzą go badaniom naukowym, no bo nie określić go jako człowiek, żeby go obowiązywały prawa człowieka. I tak samo nie określi się elfa no, jako człowieka też również, czyli prawa człowieka go nie obowiązują, ale jest kimś nietypowym na przykład, nie jest też zwierzęciem, żeby go obowiązywały prawa zwierząt, więc w tym przypadku niestety no, trzeba jakoś to uskutecznić, bo nie pasuje do naszej takiej postrzegawczości, takiej jak my to świat widzimy oczywiście.
I jak ktoś tutaj się zabłąka, po pierwsze nasza cywilizacja w ogóle, bo nie jest magiczna, tylko jest techniczna, tak? I analityczna. No by też musiał po prostu bardzo szukać tego portalu, bo on się pojawia tak, o północy się pojawia na przykład, trwa dosłownie kilkanaście minut i on w różnych miejscach może się pojawiać właśnie tak w jakimś rewizorze kilkuset metrów od tej wieży, tak? Nie, no że kilkuset może nie, ale dość blisko tej wieży właśnie pojawia się właśnie o północy i on ma tą makabryczność, że może być albo około północy, albo gdzieś około trzeciej nad ranem. Portal do alternatywnej rzeczywistości, tak? Która jest akurat magiczna. Tam są elfy, tam są krasnoludy, tam są też orki. Zupełnie jak wśród Ziemi. Oczywiście gdzieś też istnieje portal również do Śródziemia. A właśnie jeśli chodzi o Tolkiena właśnie, on miał przekaz mediumistyczny dotyczący właśnie akurat innego wymiaru właśnie zwanego Śródziemie i opisał właśnie tą rzeczywistość właśnie o nazwie Śródziemie, tak? Na przykład, tak? No i teraz pokażę tą wieżę właśnie, którą nazwałem Isengard, czyli tak jak tam była ta wieża Sarumana, ona była trochę inna oczywiście, ale ona jest bardzo ciekawa i powiem, że jest bardzo identyczna, podobna wieża w tej rzeczywistości alternatywnej, w której mieszka bardzo specyficzny czarownik, który w jakiś sposób, no, jest nietypowym czarownikiem, zupełnie innym niż opisane w ogóle w Śródziemiu przez Tolkiena oczywiście. O, to jest ta wieża właśnie. Widać, jaka jest magiczna, tak? Ludzie po prostu myśleli czysto technicznie jako ciekawy obiekt, architektonicznie się myślało nad tym, ale podprogowo czuli po prostu przekaz, że tutaj właśnie pojawia się portal do alternatywnej rzeczywistości, którą, no powiedzmy, no jest inna od naszej, tam po prostu tam są czary, tam jest magia, tak? I teraz mamy coś takiego, że on tu może się gdzieś tam w krzakach pojawić. Trzeba po prostu być o północy i zobaczyć tą świetlistą mgłę, która po prostu funkcjonuje przez kilkanaście minut, ale bardzo trudno to znaleźć, tak? Bo to jest tak ruchome, ale jak już następuje stabilizacja energetyczna portalu, to on mniej więcej przyjmuje trwałą pozycję. Portal udało mi się kiedyś przejść, tam nawet kilka lat w tej rzeczywistości funkcjonowałem nawet i poznałem kulturę w ogóle tej alternatywnej rzeczywistości oczywiście. O, ta wieża wygląda trochę inaczej, jest bardzo podobna, tak samo jest takie właśnie rozszerzenie identyczne, taki, jakby takie coś jest, tak? Ale ona jest obudowana, jakieś takie okna są, takie niesamowite i wiadomo, tam jest właśnie tam na górze tej wieży, w tej alternatywnej rzeczywistości, ona jest dużo większa oczywiście, w tym równoległym wymiarze, tak, jest dużo większa i tam mieszka bardzo specyficzny czarownik akurat w tej alternatywnej rzeczywistości. I teraz mamy coś takiego, tutaj właśnie opisuję to, bo to jest też miejsce mocy, czyli tam jak wejdzie, z uwagi na tak zwane po prostu splątanie tutaj międzywymiarowe, tam akurat jest miejsce, gdzie się doładujesz świetną energią na tym właśnie tarasie widokowym, tak. Także nawet to jest lepsze nawet od Świętej Góry, czy od Węsiorów, czy od Odrów, czy od innych, czy od, nawet od Czakramu Wawelskiego na przykład, gdzie jest też miejsce mocy również. Więc tutaj oczywiście ten, no i ten portal, no może się tu pojawić. To trzeba po prostu być o północy, a jeżeli nie będzie o północy, to jeszcze o trzeciej w nocy, bo on ma tą makabryczność, że może być albo gdzieś koło północy się może zacząć uaktywniać portal do alternatywnej rzeczywistości, albo około trzeciej w nocy może się też uaktywniać również. I jak tam się przejdzie, powrót jest dość łatwy, bo tam po prostu zna się dokładnie po prostu możliwości istnienia rzeczywistości alternatywnej. Są specjaliści, którzy ci znajdą właściwy moment, żebyś z powrotem trafił do swojej rzeczywistości, tak? I co ciekawe, tam kilka lat żyłem, a jak tu wróciłem, oni taki portal mi znaleźli, że praktycznie moja niebytność tutaj w realu, tym naszym, czyli tam, gdzie jest technika, matematyka, gdzie myśli się analitycznie, tak tutaj w naszej rzeczywistości, no to tym czarownikom, którzy za pomocą tych kul takich magicznych, oni to po prostu ustalili bardzo szybko mi. Kiedy zachciałem już wrócić na przykład, to mi taki znaleźli portal, że po prostu moja niebytność tutaj to była praktycznie tylko jeden dzień, tak? Akurat. Także to jest bardzo ciekawa rzecz. No i ona tu ma takie jakieś piękne witraże, jakieś okna, jest większa i też podobny ma kształt, oczywiście w tej świecie równoległym, tak? To tam pamiętam, z tego też opowiadali, tam właśnie tam były od razu, co ciekawe, jak przeszedłem przez tą poświatę tego portalu, to
od razu powitał mnie jakiś tam elf, nie? On miał takie uszy, tak jak Tolkien właśnie opisywał. I też potem opowiadano też o tych krasnoludach, tylko oni byli daleko, gdzieś tam w terenach górskich, tak? Troszeczkę było inne ukształtowanie terenu, więc góry, powiedzmy, by się znajdowały gdzieś w centrum Polski, to bardzo potężne, tak? Na przykład. Ale, no bo to jest trochę inny wymiar, więc troszeczkę inaczej jest jak u nas, ale tutaj łączą się właśnie te dwa wymiary, tak? I teraz mamy, jeśli chodzi właśnie o to miejsce, jego specyfikę na przykład, no może opowiem o tej alternatywnej rzeczywistości, że ona jest po prostu niesamowita, tak? Tam jest czary, magia, ale ten czarownik to jest specyficzny, bo nie można określić, czy jest zły, czy dobry, tak? Bo on po prostu ma różne humory. Czasami jest okrutnym, bardzo złym czarownikiem, tak? Którego wszyscy się boją i muszą się go słuchać, a nagle jest po prostu świetnym dobrodziejem, który za pomocą czarów robi ludziom dużo dobra, uzdrawia, pomaga się ludziom podnieść. No po prostu czarownik o zmiennym humorze w alternatywnym rzeczywistości, gdzie jest prawie identyczna wieża, tylko większa i wszystko jest tam obudowane, ale jest ona jeszcze piękniejsza niż ta, tak? W tym świecie właśnie równoległym. I teraz jeżeli chodzi o tego czarownika, no po prostu Tolkien czegoś takiego nie napisał, na przykład, że czarownik po prostu, który po prostu, no tak nasze niebo, że czasami jest pochmurnie, burzowo, a czasami słonecznie. Dzisiaj akurat jest słonecznie właśnie, o, słońce świeci. Czyli w tym równoległym wymiarze mógłbym z tego wnioskować, że w tym momencie ten czarownik akurat jest, ma dobry humor, schodzi tutaj z tej wieży właśnie do ludzi i wszystkich tam uzdrawia, pomaga, żeby wszystkim się dobrze wiodło. A kiedy będzie burza, no to prawdopodobnie jest złym tutaj właśnie czarownikiem i tutaj z tej wieży może strzelać do ludzi klątwy, które po prostu, że wszyscy przed nim drżą, tak? Po prostu czarownik, który raz dobry, raz zły, tak? W tej alternatywnej właśnie rzeczywistości. I to jest bardzo ciekawa rzecz po prostu. No świat taki jak fantazy Tolkiena i ten świat wśród ziemię też istnieje gdzieś tam, no bo inaczej by Tolkien tego nie napisał, bo niczego nie można wymyślić, bo istnieje multiversum różnych równoległych rzeczywistości. Oczywiście jak najbardziej w tym przypadku o tym mówię. I teraz mamy coś takiego jeszcze tutaj, no, żeby portal znaleźć, po prostu ja już nie chcę, bo to był szok. Ja po prostu jak tam przeszedłem przez te wrota, a potem za mną to się zamknęło i tam po prostu zniknęło i zobaczyłem tą wieżę po prostu, która po prostu tam podprogowo, podświadomie, ludzie wiedzieli, jak to zbudować, myśleli, że to jest pomysł, ale odzorują coś właśnie, co istniało już w tej równoległej rzeczywistości i było wieżą czarownika właśnie, tak? No i teraz po prostu był taki stres, po prostu tam przeszedłem, po prostu tam byłem kilka lat, mi się spodobało tam nawet, po prostu jakiś taki świat, taki no dosłownie bajkowy, wiedźmy, czarownice, wiedźmy dosłownie latały na miotłach, tak? Na przykład, tak? Tam normalnie lewitowały sobie na miotłach, normalnie wiedźmy. I też na przykład służyły temu czarownikowi, do tej wieży tam była taka też platforma taka dokująca dla wiedźm na przykład, w tym równoległym wymiarze, że one tam, ta wiedźma sobie miotłą podleciała i też wspólnie wymieniali się wiedzą magiczną z tym właśnie tej zarządzającym na tej wieży czarownikiem również, oczywiście jak najbardziej, tak? No i krasnoludy gdzieś tam dalej, to tam tylko opowieści, bo one tam gdzieś daleko, ale tam nie chciałbym się podróżować oczywiście. Raczej słuchałem bardziej opowieści tam gdzieś w karczmach, w tym świecie fantazy tam również. Także takie rzeczy, no do karczmy tam piwo piłem, tam rozmawiałem, nawet muzykowałem tam na jakiejś lutni, bo też muzykiem jestem również. Nauczyłem się grać trochę na lutni, chociaż tutaj raczej gram na cymbałach strunowych. W tej naszej takiej rzeczywistości analitycznej, realnej, tak? Ale oczywiście jak już po prostu miałem dosyć, jak już się przejadłem pobytem w tej alternatywnej rzeczywistości, no to tam byli specjaliści, którzy znaleźli mi portal, że tak ustawiony, że trafiłem tutaj z powrotem do tego realu naszego. Normalnie trafiłem, dosłownie przyszedłem też taką poświatę. Byłem zdziwiony, jakby to by się przyśniło w ogóle zupełnie, totalnie, nie? Chociaż był to sen tak realistycznie pamiętany po prostu, że wiem o tym, że jest tutaj akurat właśnie punkt akurat wszczepienia dwóch alternatywnych właśnie rzeczywistości, tak? I to nie jest żadna tam ściema, bo to mówię, bo to sam doświadczyłem i pamiętam, jak w tej karczmie piwo piłem i opowiadali o krasnoludach, o tych wojnach z elfami nawet, czy nawet z orkami, powiedzmy, były też wojny bardzo podobne do śródziemia,
które też istnieje, bo inaczej Tolkien by tego nie wymyślił. Bo wszystko istnieje, bo jest tak zwane multiversum, że jest niezliczona ilość alternatywnych rzeczywistości. Oczywiście jak najbardziej, to już jest teoria naukowa, także to już są na to dowody naukowe, że multiversum istnieje oczywiście, ale tu mamy szczepienie właśnie dwóch takich właśnie rzeczywistości właśnie równoległych. No to jest piękny teren tutaj, ale ta wieża jest po prostu wieżą, no tutaj wymyślono jest technicznie oczywiście, fantazją architektonicznie, ale podprogowo wiedzieli ci inżynierowie, że odzorowują jakąś wieżę, która po prostu jest wieżą magiczną, gdzie praktycznie jest miejscem po prostu rezydowania bardzo potężnego czarownika. Właśnie, o to właśnie chodzi, dokładnie. Tak. I to jest prawdą. Absolutną prawdą po prostu, bo sam wiem realistycznie wszystko, pamiętam z pobytu w tamtej alternatywnej rzeczywistości. Jak najbardziej. Więc teraz tak, więc teraz co tak jeszcze powiem ciekawego, na przykład, aha, jeżeli właśnie elf tutaj trafi, na przykład to jest inny niż człowiek, czyli prawa człowieka nie obowiązują i prawa też zwierząt, więc na badania naukowe wyeliminować, no bo nie pasuje do tego oglądu, który jest ogólnie tutaj w naszej kulturze rozpowszechniany, żeby mówić analityczne, naukowe i tak poukładane, jak my to myślimy, nie? Wiadomo, albo się wierzy w religię, czyli w autorytet i podporządkowanie, tak? Tak jest u nas oczywiście. Czyli trafi jakiś krasnolud, wygląda inaczej jak człowiek i nie jest zwierzęciem, to oczywiście się jako, albo się jakoś uskutecznia, albo badania, tak samo jak kosmici, którzy tam z podkiem latający się rozbije, szary człowiek z wielkimi oczami, taki humanoid, nie? No to ma potężny mózg, bo lata w kosmosie, no to trzeba wybadać po prostu, to wtedy na badania naukowe oczywiście, żeby, bo ogólnie ma się przyjąć, że to są tylko jakieś takie tam sensacje, że tam statki UFO oczywiście latają. Czyli tak samo jak kosmitów traktuje się też właśnie elfy, które przejdą przez tutaj pojawiający się portal. A co ciekawe, w noc świętojańską ten portal pojawia się częściej, czyli pomiędzy 12 w nocy, a 3 nad ranem. On potrafi się uaktywnić i świecić non-stop, tak? Także warto tu przyjść w noc świętojańską, ale on jest po prostu gdzieś tam w krzakach tak głęboko schowany, że bardzo trudno ten portal do innego wymiaru równoległego właśnie znaleźć. No. Dobra. No i teraz co też takiego powiem ciekawego. No może o tej rzeczywistości, to może opowiem po prostu w takim słuchowisku, albo opiszę opowieści o tym może podobnej do Tolkiena, tak na przykład. Tylko, że wiadomo, że Tolkien akurat miał przekaz medymistyczny, a mi się udało wejść przez portal tutaj właśnie, który się pojawia i uaktywnia co jakiś czas. A teraz wejdę na tą wieżę, która jest właśnie miejscem mocy i zasysa energii, jak w kopalni się zasysa ropę, nie? Czy tam gaz, czy coś, to ona po prostu, te schody mają właściwość zasysania specjalnej takiej energii właśnie z tego miejsca mocy. I tam jest koncentracja na szczycie wieży, tam dostaje się potężne doładowanie właśnie energetyczne i teraz wchodzę właśnie, żeby pokazać właśnie, jak to miejsce mocy działa, tak? Już pomijając kwestię mojego pobytu w alternatywnej rzeczywistości. O, właśnie. I teraz wchodzę na wieżę właśnie. O. Dzień dobry. O. Znaczy się inaczej niż na węsiorach, ale po prostu jak zaczynasz przejść na wieżę, już czujesz takie doładowanie, tak? Tutaj na przykład, czyli o, nawet te schody, tu już ta energia zaczyna już się znosić, tak? Powiedzmy. I ta wieża właśnie jest miejscem mocy, które nawet jeszcze nie zostało nawet przez radiestetów ustalone, oczywiście. O, już się czuję zupełnie inne poczucie, tak? Ponadto konstrukcja jest skonstruowana też podprogowo. Architekci rozumieli, że jakby, że tworzą tak zwany po prostu odwiert energii astralnych oczywiście. Oni to tak podświadomie czuli oczywiście, jak najbardziej. Tak, tutaj. O, już się czuje tą energię, nie? Tutaj właśnie. I sam kształt schodów jest tak zwanym zasysaczem właśnie energii astralnych w tym konkretnym miejscu mocy. O, już się uzdrawiasz, już czekramy, lepiej się harmonizują i ja to odczuwam właśnie.
na szczycie znajduje się po prostu, jakby ktoś miał oczywiście oko otwarte, to zobaczy tą wieżę, że otacza ją potężna aura, całą tą, ten taras, kula energii, tak? Potężnej, astralnej. No trochę mi się głos łamie, bo mam taką sytuację egzystencjalną, trudną w tej chwili, ale opowiadam o tym właśnie miejscu jeszcze mocy nie zlokalizowanym jako figurującym, że nawet Święta Góra, która jest blisko tego cywilizacyjnego syfu, nie dorównuje akurat tej wieży, tak? No przecież jak tam na dole się czułem, jak tu się czuję, tak? Jak stopniowo moje czakramy się oczyszczają, no kurde, miejsce mocy potężne, że nawet węciory się nie ubywają, a do tego cyklicznie pojawiający się o północy portal do alternatywnej rzeczywistości, która jest światem fantazji. No, takie bajki. I jeszcze egzystencja w tym wymiarze, oczywiście moja, to była autentyczna, realistyczna. Tak to cała nasza rzeczywistość. O, zadyszka, kurde. Za dużo papierosów palę, ale piękne widoki, piękne, piękne. Przecudne widoki wszędzie. Jest taki właśnie w koncentracji w środku tej kuli energetycznej, jak macie oko otwarte, jakaś hinduska na przykład, z kropką na czole, to nas zobaczy, że tam cały taras widokowy okrywa potężna kula energii astralnej. O, można tu podziwiać Gdynię oczywiście. Podziwianie też robi fajne wrażenia, ale uwagi, że się przypisuje na przykład wrażeniu właśnie tych widoków, to nikt nie uświadomił, że jest to potężne miejsce mocy właśnie tutaj też, energetycznej. Zasycanej przez specjalne piramidalne schody, które są tak zwanym po prostu wysysaczem energii astralnej z wnętrza Ziemi. No, zarąbista sprawa. Także dziękuję za filmik, oglądnięcie i łapki w górę, proszę bardzo, uprzejmie.